Naprawdę pan trener, a jest, stanie do kapitana i też medal ma pan trener. Jest. Bardzo dziękuję. Panie trener, upominki dla was, dziewczyna, upominki dla was. Upominki dla was. Proszę, jeżeli zdrowa żywność dla dziewczyn. Dla pani trener, upominki. Medal. Szkoła podstawowa numer 18, brązowy medal. Trzecie miejsce, była na piąty i dziewczyna zaprasza na swoje miejsce. Gratuluję serdecznie. Dwa zespoły, które walczyły mocno w finale. Różnicy wydane, teraz są zadowolone. Wicemistrzyni Tarnowa. Drugie miejsce w Pucharze Tarnowa w koszykówce piątej edycji. Szkoła podstawowa numer 3. Zapraszam dziewczynę. Także uśmiech Państwa rzucić. Medale respektują na Waszą szyję. Dyplom. Pani też zapraszamy. Pani Marzena, pani Jola, zapraszamy. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla dziewczyn. Wiele z was ten pan już zna uczestniczyć na zajęciach moc i młodzieży. A dzisiaj drugie miejsce. Szkoła podstawowa numer 3. Gratulacje dla dziewczyn. Gratulacje dla pana. I na drodze upominki dla pani, dla pani Marzeny i pani Joli. Szkoła podstawowa numer 3. Wielkie brawa, dziewczyna, głowy do góry. Puchar za rok. Puchar za rok. Może być tak. Jeszcze na drodze, jeszcze na drodze dla dziewcząt. Machamy do dziewczyn. Super, tak, to pani powiedzieć. Szkoła podstawowa numer 3. Wracamy na miejsce. No i lekko. Wszystkie czekamy na ten moment, ale tutaj jedna szkoła mogła. Czy wy dźwigniecie ten puchar, dziewczęta? Adrian pomoże. Puchar prezydenta już w rękach prezydenta. Puchar prezydenta już w rękach prezydenta. Pan prezydent już ma puchar. Czekamy, jak widzę mistrzów. Zapraszamy dziewczęta troszkę bliżej. Podejdźcie, podejdźcie. Zwycięzcą! Piąty edycji, Puchar Tarnowa w koszykówce. A zarazem otrzymują Puchar Prezydenta Tarnowa na własność. Szkoła podstawowa numer 24. Pełne, a widzimy już wszyscy, przybiegli. Jeszcze poczekajcie, jeszcze minutkę, patrzcie do wszystkich, co robi pan zdjęcie. Przybiegli tutaj. A jak robią przejść do zdjęcia, to mamy pół minuty drugą stronę. 5 sekund, ostatnie, odwracamy się w drugą stronę, rodzice mogą zrobić teraz zdjęcia i za chwileczkę jeszcze ceremonia. Jeszcze zdjęcia mogą wyglądać. Rodzice, trzy najlepsze szkoły na zakończenie Puchar Tarnowa w koszykówce. Dziewczęta, zapraszam na swoje miejsce, czy przejdźcie dwa kroki dalej, ponieważ mamy wyróżnienia indywidualne. Wybraliśmy z całego cyklu rozgrywek, czyli spośród tych 12 szkół, dziesiątkę marzeń. Dream Team, angielski pewnie znacie, Dream Team Tarnów 2023. I do tego zespołu zapraszamy jako pierwszą Natalia Górska, Szkoła Podstawowa. I Natalia, zostajesz tutaj z nami. Zostajesz tutaj z nami. Zobacz, co masz w publiku. Chciałbym, żebyś tą koszulkę teraz ubrała. Tak? I zostajesz z nami. Następną zawodniczką Dream Team zostaje Milena Dniarska, Szkoła Podstawowa numer 3. Zapraszamy Milenę. Odbiór mikrofon. I koszuleczka dla ciebie też bym chciał, żeby... Proszę, wręczamy. Milena, ubieraj koszulkę. Zaraz będą zdjęcia. Wszyscy muszą wiedzieć, kto jest w najlepszej dziesiątce rozgrywek. Kolejną zawodniczką jest Julia Kot. 18. Julia, Julia Kot, 18. Ubieramy koszuleczkę. Następna zawodniczka w dziesiątce marzeń to Julia Wanda. Fajna.
Proszę, szkoła podstawowa numer 3. Na ciebie, Julka, koszulka. Ubieramy koszuleczki. Patrzę dalej na listę kolejną. W zespole Dream Team Tango 23 jest ze szkoły podstawowej numer 1. Czy przybyła do nas Ania Harnowska. Ania! Ania! Ania jest dzisiaj w drugiej finałach. Nie była, ale najlepszy. Zakładamy koszuleczkę. Kolejna zawodniczka. Lena Jac. Szkoła podstawowa numer 24. Olivia Wyrzykowska! Poproszę Olivia! Chodź do nas! Kolejna z dziesiątki. Najlepszy zawodniczek. Puchar Otakowa w koszykówce w piątej edycji. Zostały trzy miejsca, a te trzy miejsca wypełnią. Kamila Lechowicz, 18. Kamila sobie obejrzy prezent, ubierze koszulkę. Dwa miejsca zostały. Jak myślimy, kto? Szkoła podstawowa numer 24. Amelia Wcisło. Jest. Amelia, 145 punktów. Pięknie. Amelia Wcisło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zostało nam jedno miejsce. A w rozgrywkach piątej edycji Pucharu Tarnowa najwięcej rzuciła 232 punkty ze szkoły podstawowej numer 1. Julia Słowik. Najlepsza zawodniczka piątej edycji Pucharu Tarnowa. Nagradzamy upominkiem. No, teraz zdjęcia będą piękne chyba. Dziewczęta, ubieramy koszulki. Pałac Młodzieży zaprasza was na zajęcia. My mamy teraz akurat zapisy do Pałacu Młodzieży. Wiem, że większość z was już pewnie jest. Kto trenuje koszykówkę w pałacu? To ten, kto nie podniósł ręki, zapisywać się szybko. Szybko się zapisywać do pałacu.